Siema, siema, z tej strony Rotek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jako, że jutro mamy start edycji Drago Survival, dzisiaj pokażę wam trzy fajne tekstury paki, które możecie sobie używać na edycji Drago Survival pod fajną podklepę i ogólnie na których po prostu fajnie się klepie. Każdy po prostu omówię, nagram jedną klepę, będzie taki krótki, przyjemny odcinek. Jakby wszystkie tekstury paki macie do oprania w przypiętym komentarzu w komentarzach, po prostu przez mojego bota. No i co? Ja już nie przedłużam. Dzisiaj bez żadnych reklam, bez niczego. Widzimy się już w odcinku i siema. Dobra, tak więc jesteśmy na pierwszym texture packu. Jak widzicie, takie fajne na zbrojkach są takie efekty przenikania kolorów. Jest to taki texture pack. Oj, zresztą wziąłem taki, sorry. Jest to taki texture pack. On się znajduje jakby w tych trzech texture packach do wybrania w przypiętym komentarzu. I teraz może pójdźmy do jakiejś jednej osoby, z odpalam makro już. Może kogoś znajdę. Okej, odpaliłem drugi texture pack. Jest to texture pack jakby bardziej pod kwadraty. Czyli macie tutaj Cox Ref, bardzo widoczny, że to jest jakby widoczny ten. Macie kwadratowe jabłka. Set jest bardzo przyjemny w sumie, myślę. I Daxowy też jest bardzo przyjemny, chociaż jeszcze nie widziałem jakby tego. Zaraz nagram jakąś klepę. Ogólnie bardzo przyjemny texture pack. No. Dobra, mamy już ostatni texture pack, czyli trzeci. Jest to ten texture pack, który macie w tych trzech do wybrania. On jest taki bardziej wydzielony, że macie na wszystko jakby miejsce. Set mi się ogólnie średnio podoba, ale reszta jest naprawdę, myślę, że nadrabia to wszystko. Jabłka bardzo widoczne pod te parki, że widzicie jakby co ktoś je. Wszystko bardzo ładnie zrobione. Naprawdę polecam i myślę, że fajnie się to nie będzie klepało. No i co, dobra, ja już ofam kamerkę, nagrywam ostatni klip z tego i za chwilę się pożegnamy. Dobra, no więc co? Pokazałem wam te trzy texture paki jak z grubsza. Nie wiedziałem też jak fajnie by to pokazać na jakiejś mapce, bo jakby planuję taką mapkę zbudować, a nie chciałem też w necie szukać jakichś gotowych mapek. No więc dobra, pokazuję wam trzy texture paki na tym Only PvP. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i tak dalej. Jak widzicie, teraz staram się robić daily odcinki. Myślę, że przez jakiś czas to utrzymam, bo na drogę nie będę robił te panie do graczy. No i co, już nie zanudzam. I widzimy się już jutro w odcinku... Nie wiem z czego, ale się widzimy. No i co? Siemano!